Gościem Radia Opole, gościem Państwa jest Sławomir Kłosowski, dziś kandydat PiS w wyborach do Sejmiku Województwa. Dzień dobry panie wojewodo, panie pośle, panie ministrze, no długo panie mógłbym kandydacie. Wymieniać. Dzień dobry wszystkim Państwu, dzień dobry panu redaktorowi, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Ciągnie wilka do lasu, nie może pan spokojnie usiedzieć i cieszyć się tym wolnym czasem. No, tak to już jest, że jak już ktoś jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat w polityce, w różnych miejscach, bo tak de facto przypomnę, ja raz zaczynałem od Rady Miasta Opola w tej kadencji 2002-2006 do 2005 roku. Byłem dumnym radnym miasta Opole. Dopiero później przydarzyła mi się ta przygoda sejmowa, ciężka praca w Sejmie, później stanowisko ministra, później druga kadencja, trzecia kadencja. Później tak się złożyło, że wylądowałem w Europarlamencie. No i dwa miesiące temu, trzy lata, trudne lata wojewodowania województwu opolskiemu. Mam doświadczenie, mam wiedzę i to o tym mogę Państwu zapewnić. Myślę, że nie muszę nawet zapewniać, bo to były trudne czasy, gdzie ta wiedza przychodziła z każdej strony, nie no zawsze tak, ale ta dobra. W sejmiku województwa opolskiego jeszcze Pana nie było. Co zatem Pan proponuje swoim wyborcom? No tak. W sejmiku województwa opolskiego kandyduję z tego okręgu numer 1. To jest okręg obejmujący powiat ziemski, opolski i miasto Opole. Ja jestem mieszkańcem miasta Opola, mojego ukochanego miasta. Tutaj 50 prawie lat żyję. Mieszkam, znam na wylot problemy Opola. Znam na wylot te sprawy, które nurtują mieszkańców województwa opolskiego. Wiele spraw, tak jak mieszkańców, mnie niepokoi. Ostatnio mieszkańcy choćby Kolonii Gosławickiej, tam gdzie mieszkam, zwrócili się do mnie z takim zapytaniem i z trwogą, krótko mówiąc, bo tam jest planowana spalarnia śmieci. No, w Opolu mamy coś takiego, jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, a później jak powstają spalarnie, no to jedna gdzieś tam przy zakładzie komunalnym, a druga gdzieś tam jest planowana właśnie na Kolonii Gosławickiej. Oczywiście Państwo możecie na mnie liczyć, jak będę w sejmiku, to będę Państwa reprezentował, ażeby takie inwestycje nie powstawały w mieście, po prostu. No to jest nierozsądne, nielogiczne, już nie powiem, że nieludzkie, żeby pod oknami mieszkańców, nie wiem, 200, 300, 500 metrów czy kilometr powstawała spalarnia odpadów. No, proszę Państwa, to jest niepowtarzalna okazja do tego, żeby przyjrzeć się, jak PiS potrafi mówić jednym głosem z Lewicą, bo oni tak też bardzo się sprzeciwiają spalarniom odpadów w Opolu. To gdyby tak było, że Lewica nie będzie miała swojego przedstawiciela w sejmiku województwa opolskiego, czego oczywiście nie życzę, no to możecie Państwo na mnie liczyć. Ja myślę, że swoją skuteczność udowadniałem wielokrotnie i naprawdę na to nie pozwolę, bo to nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. No dobrze, ale co radny sejmiku województwa może w sprawie tej spalarni? Bo to jest przecież inwestycja, na którą wydawać by się mogło, sejmik nie ma wpływu. Może prowadzić skuteczne rozmowy z miastem Opole, a żeby pewne sprawy w mieście Opolu załatwiać i wspierać miasto Opole, bo Opole ma swoje potrzeby. No, ja widzę, że ta obwodnica, o której się mówi od dziesięcioleci w Opolu i most przez Odrę, kolejny most przez Odrę jest potrzebny w Opolu jak tlen. I tu pan prezydent, tak jak zawsze, mógł na mnie liczyć, tak w dalszym ciągu, ktokolwiek nim będzie oczywiście, będzie mógł na mnie liczyć. Te sprawy rozwoju Opola są dla mnie niezmiernie ważne, bo mieszkam w Opolu, no ale coś za coś, krótko mówiąc. Jeżeli będzie mógł na mnie liczyć w tych sprawach, które są sprawami korzystnymi dla Opola, no to będę twardy i nieustępliwy przy tym postulacie, żeby do tej budowy, tej spalarni po prostu nie dopuścić, no bo to jest wbrew zdrowemu rozsądkowi. No dobrze, mamy te spalarnie, mamy inwestycje drogowe. Na czym jeszcze chciałby się pan skupić? No i mamy 13 gmin powiatu ziemskiego opolskiego. Taki obszar trochę zapomniany przez władze sejmikowe. Dobrze, że pan marszałek teraz się troszkę obudził i zaczyna jeździć z posiedzeniami sejmiku, ale ja to traktuję bardziej jako wydarzenie PR-owe. Takie, no, idą wybory, to trzeba pojeździć, może zrobić kampanię wyborczą.
O tym trzeba było myśleć na początku kampanii, na początku kadencji, albo nawet dwie czy trzy kadencje wcześniej. Bo w tej chwili ten obważanek dookoła Opolski jest obszarem no troszeczkę utykającym, powiem dyplomatycznie, albo odstającym od rzeczywistości innych powiatów, mocnych powiatów, na rzecz których jest mocny lobbying. Ja tutaj takim rzecznikiem prasowym, obiecuję to w tej chwili publicznie, przy świadkach, biorę na świadków wszystkich słuchaczy tej audycji, będę chciał być rzecznikiem spraw 13 gmin Obważanka dookoła Opolskiego. A więc począwszy od Turawy, przez Niemodlin, Tarnów Opolski, wszystkie te gminy uważam, że powinny więcej uzyskiwać z tego tortu sejmikowego, łącznie z podziałami środków unijnych. Dlatego, że coraz bardziej zaczynają odstawać. One troszeczkę się zatrzymały. Władze tych gmin, nie powiem, starają się. Wiem o tym, że się starają. Jako wojewoda przydzieliłem tym gminom, tym 13 gminom blisko 600 milionów złotych przez te 3 lata mojego urzędowania, a więc infrastruktura drogowa tam no, troszeczkę poszła do przodu, ale nie wszystko jeszcze udało się zrobić. Wiele udało się zrobić, ale nie wszystko. Ale wie pan, że kogo byśmy nie zapytali, zawsze znajdą się niezadowoleni nie tylko z działalności dotychczasowej marszałka czy też władz województwa, ale także z działań dotychczasowego rządu, którego częścią też pan był jako wojewoda. No, miałem tutaj kilka tygodni temu panią burmistrz Niemodlina, panią Dorotę Koncewicz, którą zapytałem o kwestię przedszkola. Dlaczego przez 10 lat nie udało się mimo obietnic go wybudować? No, odpowiedź była taka, że rząd nie dał na to pieniędzy mimo starań. No, z całym szacunkiem do pani burmistrz powiem państwu tak, akurat dobrze, że pan wywołał temat Niemodlina. Naprawdę, przez te ostatnie... Ja już nie przypominam tutaj obwodnicy Niemodlina. Sam uczestniczyłem w przecinaniu wstęgi, lobbowałem jeszcze jako poseł za budową tej obwodnicy Niemodlina. Za czasów rządów Mateusza Morawieckiego oddano do użytku tą piękną obwodnicę Niemodlina. Ulice budowane w Niemodlinie, kolejne oddawane do użytku, to są naprawdę milionowe przekazy, które udało mi się dzięki dobrym wnioskom pani burmistrz czy urzędników ratusza w Niemodlinie składać i to się udało pozyskać. Nie mogę nie powiedzieć tutaj, nie mogę nie powiedzieć o Brzęczkowicach, tym składowisku odpadów płynnych niebezpiecznych, bo gdyby ono wybuchło, to wtedy cała gmina Niemodlin stanęłaby w obliczu katastrofy tak de facto. I tutaj 10 milionów złotych, nie powiem tymi rękami, ale prawie tymi rękami. W związku z tym, oczywiście zawsze bywa tak, że nie wszystko się udaje. Gdyby pewno była następna kadencja w wykonaniu moim jako wojewody, pewno i to by się udało zrealizować. Nie wspomnę też, pozdrawiam tutaj OSP Gracze. No nikt inny, tylko znowu te ręce doprowadziły do tego, że OSP w Graczach otrzymało nowy, ciężki, wymarzony od dziesięcioleci, ciężki wóz strażacki, kilka wysoko wydajnych pomp strażackich. Tak samo z innymi ochotniczymi strażami pożarnymi. Oczywiście wielu polityków przyznawało się do tego, jeździło i twierdziło, że to oni, te wozy strażackie, no jest tak de facto. Tak, pamiętamy, że były kluczyki przekazywane czasami po dwóch, trzech miesiącach, ja wiem, czasami dwa razy. Nikomu nie chcę tego wypominać, natomiast i nikomu tego nie wypominałem nigdy. Natomiast tak de facto to wojewoda opiniował każdy samochód strażacki do każdej OSP na terenie województwa opolskiego. W związku z tym, kto jak kto. Ale do ojcostwa nad tymi wozami strażackimi nigdy o tym nie mówiłem i pan redaktor o tym wie, że się tutaj na antenie nie chwaliłem i starałem się unikać jeżdżenia po tych remizach strażackich, natomiast tak de facto przez moje ręce przechodziły te wozy strażackie do każdego OSP na terenie województwa opolskiego. Gratuluję, bo one są. To jest bezpieczeństwo mieszkańców województwa opolskiego. A do tego... Jak jako wojewoda w stosunku do włodarzy poszczególnych samorządów się zachowywałem, proszę zapytać kogokolwiek. Z 71 samorządowców nigdy u mnie nie było klucza politycznego. Nigdy. No, ale wiadomo, że zawsze będą ci bardziej, ci nieco mniej zadowoleni. Były nieraz zarzuty z mojego środowiska politycznego, że jestem tak otwarty, że jestem tak rzetelnie podchodzący do podziału środków finansowych na remonty dróg, na budowę nowych dróg, na różnego rodzaju inwestycje. Zawsze u mnie najważniejszy był interes mieszkańców województwa opolskiego. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcecie mieć państwo prawdziwego rzecznika interesów tych 13 gmin i samego Opola,
to proszę na mnie zagłosować. No dobrze, tylko pytanie, które nam się może rodzić, co pan jako, jeżeli oczywiście zdobędzie pan to zaufanie wyborców, jako radny najprawdopodobniej opozycji będzie mógł poza tym lobbowaniem, poza pokazywaniem, że coś działa nie tak jak powinno, bo do tej pory no, PiS nie miał dobrej prasy w sejmiku województwa, obecne sondaże też raczej nie wskazują na to, że będziecie współrządzić. No i tutaj powiem znowu coś takiego szczerego do bólu z mojej strony. Ja jeszcze raz powtórzę, chcę być rzecznikiem Opola i 13 gmin w Sejmiku Województwa Opolskiego. Nie rzecznikiem PiSu. Proszę to zwrócić na to uwagę. Dla mnie interes ludzi, tak jak był najważniejszy jako dla wojewody, tak interes mieszkańców 13 gmin powiatu opolskiego i samego miasta Opola będzie dla mnie najważniejszą wartością. No, ja dobrze, będę się dla pana może tak, ale dla tej nowej większości w sejmiku, ktokolwiek nie będzie jej tworzył, to może nie być przekonujący argument, że pan co prawda wszedł z PiSu, ale nie będzie pan rzecznikiem PiSu. No, pytanie, czy będą chcieli z panem rozmawiać i będą chcieli słuchać pana postulatów. Panie redaktorze, powiem panu tak. Proszę mi wierzyć, że jeżeli wyborcy nam zaufają i powierzą nam mandat rządzenia w województwie opolskim, to jesteśmy na to gotowi. Ja mogę to mówić na przykładzie ale tych... Panie wojewodo, nawet wasi działacze w to za bardzo nie wierzą. Kilka tygodni temu też tutaj rozmawiałem z panem Krukowskim. To jest, jakby nie patrzeć, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zapytałem, czy jest taka ambicja, że będziecie mieć swojego marszałka. No, powiedział, że aż tak daleko nikt z was nie sięga. Ambicje trzeba mieć zawsze. Natomiast ja nie mówię o tym, że będziemy rządzić. Ja mówię o tym, że jesteśmy gotowi. Mamy zaplecze. No, biorąc pod uwagę te 10 osób, które startuje w okręgu pierwszym, które udało mi się jako drużynę skompletować... Naprawdę są tam osoby takie, które mogą nosić buławę w tornistrze, jak to się mówi. No, pan profesor Jan Róg, profesor belwederski, profesor socjologii, kierownik Zakładu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, mieszkaniec Malinki, doktor honoris causa Uniwersytetu w Krzyżym Rogu na Ukrainie. Osoba nieprawdopodobnej wiedzy. No, Darek Kucharewicz, szef Związku Zawodowego Solidarność Elektrowni Opole. To są naprawdę osoby o najwyższych kwalifikacjach, jeżeli chodzi o ewentualność, gdyby wyborcy nam zaufali. No, zawsze trzeba być optymistą. Natomiast ja również jestem realistą. Znam notowania bieżące mojej partii politycznej. Nie szukałem żadnego komitetu parapisowskiego, żeby unikać w pewnych zawirowaniach startu z innego szyldu, tylko jednak jestem wierny mojej partii, ideałom głoszonym przez tą partię i w takim przypadku, realnie rzecz ujmując, jesteśmy gotowi też na opozycyjność. Tylko jeszcze raz powtarzam, w moim wydaniu, i to jest obietnica tutaj składana, będzie to opozycyjność, jeżeli tak zdecydują wyborcy, bo liczymy na utrzymanie tych dwóch mandatów w sejmiku, tak realnie w okręgu pierwszym, prawda? I myślę, że się uda, bo mamy mocną listę. Natomiast ta opozycyjność, to nie będzie też opozycyjność przez zaciśnięte zęby, i opozycyjność taka, jak gorzej, to lepiej, tylko to będzie opozycyjność troskliwa każdej władzy, ktokolwiek by nią nie był. Czy marszałek Buła, czy ktokolwiek inny. Opozycja zdrowa, konstruktywna opozycja, jeszcze raz powtórzę, konstruktywna opozycja, nie zacietrzewiona i ślepa, każdej władzy jest potrzebna. Dlatego, że opozycja zdroworozsądkowa mobilizuje. Opozycja zdroworozsądkowa patrzy na ręce, mówi, tu możecie zrobić to lepiej, tam możecie to zrobić inaczej. Dlaczego dajecie do takiego powiatu, dajcie to lepiej dla tych 13 gmin powiatu ziemskiego opolskiego? No, to tyle teoria, ale w praktyce wiemy, że to czasami pokusa jest zbyt silna, żeby trochę się okopać w tym swoim stanowisku i być anty. Na razie tutaj... Kończąc, dla mnie nie ma pokus. Panie redaktorze, po tylu funkcjach publicznych sprawowanych. Ja mogę sobie pozwolić na pewną dozę, sporą dozę niezależności i tego, żeby być skuteczny. A to, że byłem skuteczny, było widać wiele razy. O to za chwilę też będę chciał zapytać. Tutaj na razie stawiamy przecinek, ale wracamy do państwa za kilka minut. Zapytamy o to, czy podobnie jak pan jest wierny swojej partii, to czy ta partia jest też wierna panu. Proszę z nami zostać.
Sławomir Kłosowski, kandydat obecnie PiS w wyborach do Sejmiku Województwa, jest nieustająco z nami. Panie wojewodo, może Sejmik to taki przystanek na chwilę? No bo wielu z nas dzisiaj zadaje sobie pytanie, co będzie, jeśli wasza partyjna koleżanka Katarzyna Czochara zostanie burmistrzem Prudnika? Co wtedy zrobi pani Wioletta Porowska, która dziś mówi, że chce odpoczywać od polityki? No, jeżeli z tego, z tej możliwości nie skorzysta, to pan jest następny w kolejce. Panie redaktorze, ja się na tym nie koncentruję. Jak podejmuję decyzję, to podejmuję decyzję od A do Z. Także naprawdę życzę wszystkiego najlepszego oczywiście pani Katarzynie Czocharze. Kasia, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Jeżeli trzeba będzie mojego wsparcia, jestem gotów, bo jesteś naprawdę najlepszą kandydatką na tej ziemi prudnickiej, w samym Prudniku. Mam nadzieję, że ci się powiedzie. Natomiast proszę mi wierzyć, jeżeli decyduję się na sejmik, to nie ma dla mnie innych opcji. Ja jestem poważnym człowiekiem, wiem... Czyli jeżeli taka możliwość się pojawi, ktoś pana zapyta, czy obejmuje pan ten mandat, powie pan nie, bo zdecydował się pan na sejmik? Myślę, że tak. Tym to się skończy. Wojciech Komarzyński lubi to, na pewno. On jest następny, zaraz za panem. Pan patrzy w innych zupełnie kategoriach. Ja mówię tak, gdybym ja był o 20-30 lat młodszy, taki, prawda, wilczek, młody, nienasycony, przepraszam, to nie mowa o panu Komarzyńskim. Panie Wojtku, proszę tak tego nie odczytywać. No tak, ale na pewno jest jeszcze przed nim wiele. Tak jest. I tu w tym kontekście rzeczywiście, no, ja już w Sejmie byłem 3 kadencje. Ja byłem w Parlamencie Europejskim, ja byłem wiceministrem. Jak rozmawiam z żoną, to nieraz żona mówi i cieszyła się, mimo tego, że wracałem nieraz 22, 23 do domu po tym sprawowaniu urzędu wojewody, ale byłem na miejscu, byłem codziennie w domu. Ja to przedyskutowałem również z moją rodziną, ten start do Sejmiku Województwa Opolskiego. I proszę państwa, wydaje mi się, że Opolszczyzna to jest mój region, no to jest moje miejsce. Opole to jest moje miasto, dlatego tutaj zostaję. Wywołał pan jako moje kolejne pytanie. Podobne już zadałem pana byłemu zastępcy, panu Witkowskiemu. Pan był na absolutnym topie, co już w naszej rozmowie wybrzmiało, jeśli chodzi o politykę. Zaczynał pan jako radny miejski, tak, ale potem kurator oświaty, poseł, jeżeli dobrze pamiętam, 3 kadencji, wiceminister, europoseł, no i teraz kandyduje pan na radnego Sejmiku Województwa. No spada pan z jeszcze wyższego konia niż pan Witkowski. Czy da się z tym pogodzić? Znaczy, ja nie traktuję tego w kategorii hipistycznej, czyli w podejściu do tego, jak z jakiego konia się ewentualnie spada. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, mój dorobek polityczny, moja kariera, przepraszam za to określenie, nie lubię tego, bo ja jestem zwykły facet, ale tak to już bywało, stawiała mnie w różnych miejscach. Życie jest tak nieprzewidywalne, że trudno cokolwiek w tej chwili planować, mówić o czymś, o takim czy innym wydarzeniu. Zawsze byłem wierny jednemu. Zawsze byłem wierny szyldowi Prawa i Sprawiedliwości. I to mogę powiedzieć tutaj, z tego miejsca w Radiu Opole, z całą pewnością. Dlatego o tym wspomniałem, że nawet gdybym miał propozycję startowania pod innymi szyldami jakichś tam komitetów, w których rzekomo są przedstawiciele takiej czy innej opcji prawicowej, wybrałbym zawsze Prawo i Sprawiedliwość. Mimo że Prawo i Sprawiedliwość nie zawsze chciało na pana stawiać. Nie obrażam się, nie dąsam się. Zawsze byłem osobą taką, która poddawała się decyzjom centrali partyjnej. Najczęściej w mojej sprawie decydował osobiście prezes Jarosław Kaczyński. Tak samo było, jeżeli chodzi o propozycję objęcia numeru 1 na liście do Sejmiku Województwa Opolskiego. Miałem informację przekazaną z Nowogrodzkiej, że jest to decyzja osobista Jarosława Kaczyńskiego. To dla mnie kończy ten temat. Zawsze byłem wierny tym ideałom prawicowym, konserwatywnym i tak chyba pozostanie. No ja nie zmieniam poglądów politycznych od tak, patrząc na sondaże, że tutaj drgnęło, tam jest niedostatek. Myślę, że to wszystko wróci do pewnej wysokiej normy, tak jak to było na centroprawicy. Myślę, że ludzie coraz bardziej zaczną przekonywać się, już się zaczynają przekonywać. No, benzyna miała być po 5,19 zł, kwota wolna od podatków. Oj, panie wojewodo, no, zostawmy kwestię ceny benzyny, bo zaraz nam się
przypomni kwestia kanistrów, z którymi wasz prezes też swego czasu pokazywał się na konferencji prasowej. Naprawdę, każdy każdy polityk zapowiadał, że jak tylko jego opcja dojdzie do władzy, to benzyna będzie tańsza. Także... Nie. No, ale moment. Ja wiem, że to boli, ale no 5-19 to ja słyszałem na konferencjach prasowych. Pan redaktor pewno też słyszał. No każdy, kto ma jakąś krztę przyzwoitości, 60 tysięcy znowu będziemy usprawiedliwiać, że ktoś tam gdzieś tam coś tam mówił kiedyś tam? 60 tysięcy miało nie, być. Nie, panie Wodo, ja oczywiście... 1500 zł dla nauczycieli. Ja pozdrawiam nauczycieli. 30% albo minimum 1500 zł. Ja w tak najmniejszym stopniu nie usprawiedliwiam, tylko pamiętam te kanistry, z którymi stał Jarosław Kaczyński, na których pokazywane było, że połowa to są daniny, które są odprowadzane do państwa, no i państwo może wpływać na te ceny właśnie... Ale co to było na niekorzyść ludzi? Chociażby. Że mogli tu kupić tańszą benzynę? Nie, to nie było na niekorzyść ludzi, tylko że każdy zapowiadał, że to paliwo będzie o wiele, wiele tańsze, a potem jak ja bywało w praktyce... Ja bym się cieszył z każdego momentu, różnie. W którym paliwo będzie po 5,19 zł. Też byśmy się cieszyli. Ale wrócę jeszcze na koniec do pana politycznej biografii. Tak dziś z perspektywy czasu, kiedy już te emocje być może gdzieś tam zdążyły ucichnąć, nie ma pan takiego wrażenia, że Europarlament to był błąd? Bo od tego chyba czasu gdzieś zaczęła ta pana kariera stawać się taką równią pochyłą. No, trochę racji pan redaktor w tym ma, jak tak wypadł pan z tego głównego obiegu, prawda? Potem z którego miejsca? Z trzeciego startował pan ponownie do Europarlamentu. Nie udało się mandat zdobyć. Się, tak. Potem był pan do Sejmu. Miejsca. Nie, był pan szósty. Aha. I teraz, w 2023 roku, właściwie mógł pan wykorzystywać te same plakaty, co 4 lata wcześniej, no tak, bo znów facto, tak. Był szósty. Panie redaktorze, powiem uczciwie, że coś w tym jest. Ten Europarlament to zresztą to się obserwuje po wszystkich, nawet po takich postaciach, nie wiem, pierwszoplanowych, jak choćby mój kolega Joachim Brudziński, no też przestał być obecny w mediach krajowych od pewnego czasu. Na przykład minister Sikorski. To się wiąże z czym innym, bo w tej chwili tak jakby Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska po 13 października otrzymała taką sporą dawkę tlenu i w związku z tym wtedy jest taka możliwość na fali tego tlenu wypłynięcia. No dobrze, ale wy też mieliście sporo tego tlenu, bo przecież kiedy kończył pan swoją karierę europarlamentarzysty, Prawo i Sprawiedliwość też było na tobie. No i okej, i wtedy Joachim Brudziński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Czyli to dowodzi tylko tego, że będąc w krajowej polityce, można z tego tlenu skorzystać i będąc przy władzy, prawda? Natomiast w tym momencie, kiedy się jest w opozycji i jest się daleko, bo jest się w Brukseli, czyli tydzień tam de facto przebywa się w Brukseli, a kolejny tydzień w Strasburgu, nie ma człowieka tutaj na miejscu, no w ten czas różne rzeczy się dzieją, prawda? I różne informacje są przekazywane tu i tam, prawda? Że, mniej aktywny troszkę tutaj na tym forum regionalnym czy forum krajowym, bo wtedy ja byłem, nie chwaląc się politykiem, już takim formatu krajowego, gdzie rzeczywiście byłem w klubie parlamentarnym odpowiedzialny za tą dziedzinę edukacji. Zresztą wotum nieufności wobec pani minister Krystyny Szumila z trybuny sejmowej. Ja właśnie prezentowałem uzasadnienie. Stare dzieje. Warto spojrzeć w siebie i nie ukrywam, przyznaję to, że rzeczywiście ten moment, kiedy znalazłem się w Brukseli, w Strasburgu, nie było mnie tutaj tak często, jak to było przed tym wyjazdem, no na pewno nie pomógł w tym, ażeby pilnować różnych spraw, które się tutaj na arenie regionalnej czy centralnej działy. No teraz będzie pan miał okazję, żeby znów wrócić do tej aktywności w regionie. Kandydat PiS w wyborach do Sejmiku Województwa Sławomir Kłosowski, a wcześniej także wojewoda, wiceminister edukacji, poseł 3 kadencji, europoseł, no i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. Rzecznik prasowy 13 gmin powiatu ziemskiego i miasta Opola w przyszłej kadencji sejmikowej, jeżeli oczywiście państwo nam jeden na pewno z najbardziej doświadczonych polityków w naszym regionie był dziś gościem Radia Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.